Starostwo Powiatowe w Sieradzu zaprasza na 8. Sieradzki Jarmark Powiatowy 10 września na Placu Wojewódzkim. Jarmark rozpocznie się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego o godzinie 10.30. Po mszy odbędzie się parada gmin i orkiestr ulicami Sieradza. Od 12.45 zapraszamy na prezentację stoisk, degustację i kiermasz artykułów spożywczych, występy artystyczne zespołów i solistów z gmin. Dla dzieci Wesołe Miasteczko, konkursy i zabawy oraz warsztaty eksperymentalne. Ponadto The Silent Show, pokaz fizyko-chemiczny, a także koncert zespołów Silent i Leila. Gwiazdą wieczoru 8. Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego będzie zespół Enej. Serdecznie zapraszamy. Niejów zyskał nową atrakcję. Termalny park linowy przy zamku oferuje atrakcje dla aktywnych, ekstremalne wyzwania i zdrową dawkę adrenaliny. Mamy trasę mini parku, która jest dla dzieci od 3 do 13 lat i dwie trasy, średnią i wysoką, z której mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Park linowy oferuje ponadto megatyrolkę przez rzekę Wartę, piekielne wahadło, wieżę startową ze ścianką wspinaczkową oraz mnóstwo pozytywnej energii. Termalny park linowy to relaks i wypoczynek nad samą rzeką Wartą. Więcej informacji na temat parku linowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.termyuniejow.pl w zakładce Termalny Park Linowy. Bank Spółdzielczy w Sieradzu zaprasza do swoich oddziałów wszystkich seniorów. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę. Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu to Twój bank. Korzystając z naszych usług otrzymujesz gwarancję indywidualnego podejścia i poczucia bezpieczeństwa. Już teraz przyjdź i skorzystaj z usług Banku Spółdzielczego w Sieradzu, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy! Szanowny kierowco, kończy Ci się przegląd samochodu? Nie czekaj, wybierz naszą stację kontroli pojazdów numer 1 PKS Sieradz na zajezdni. Sieradz, ulica Wojska Polskiego 63. Oferujemy przeglądy wszystkich typów pojazdów od poniedziałku do piątku od 7 do 20, w soboty od 7 do 13. Przypominamy SMS-em o kolejnym badaniu technicznym pojazdu. Przeprowadzamy pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Telefon 43 826 63 10 lub 502 286 541. Zapraszamy! Karolina Morawka, witam i zapraszam na serwis informacyjny 8 Telewizji Regionalnej. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa mianowania dla sieradzkich nauczycieli. Nowy chodnik w Charupi Małej. Sanktuarium to jest miejsce, które łączy wszystkich. Pomoc dla powiatu chojnickiego. To są produkty naszej ziemi tutaj sieradzkiej. Festiwal Muzyka w XVI-wiecznej kolegiacie. Będziemy myśleli o zapraszaniu także artystów z zagranicy. Światowa premiera ogórka termalnego. Będzie zapotrzebowanie, wtedy będziemy rozwijać inne kanały dystrybucji. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wręczył sieradzkim nauczycielom akty mianowania. Uroczystość była także okazją do spotkania z dyrektorami podległych miastu placówek oświatowych. W sieradzkim magistracie uroczyście wręczono akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pedagogom z placówek podległych Urzędowi Miasta. W bieżącym roku do egzaminu zawodowego przystąpiło 6 osób. Wszystkie pomyślnie go zdało. Podczas uroczystości prezydent miasta wszystkim mianowanym złożył gratulacje i życzył wytrwałości w edukowaniu i wychowaniu młodych ludzi. W czasie spotkania podziękowano również za pracę dyrektorom 3 miejskich gimnazjów, które w związku z reformą kończą swoją działalność. Uroczystość była również okazją do wręczenia powierzeń stanowisk dyrektorów placówek wyłonionych w drodze konkursu. Helenie Rajewskiej, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 10, Beacie Adamiak, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1, Agnieszce Nastarowicz, dyrektorowi Przedszkola nr 3 oraz oficjalnego powitania w gronie dyrektorów szkół Renaty Pawlikowskiej jako dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, która akt powierzenia odebrała już wcześniej. Kolejna inwestycja powiatu sieradzkiego dobiegła końca. Tym razem mieszkańcy Charupi Małej mogą cieszyć się z polepszenia bezpieczeństwa przy drodze. Powiat sieradzki oficjalnie oddał do użytku kolejny odcinek wyremontowanego chodnika wokół sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charupi Małej. Na całym powiecie staramy się, żeby
No, każdy z tego kawałka chleba coś dostał i tutaj w Harupie również jest wykonany przed kościołem chodnik długości 120 metrów. Ten chodnik łączy parkingi z jednej strony z wszystkimi wejściami tutaj do kościoła. Jest to część, kawałek inwestycji, który cały czas robimy. W poprzednich latach po drugiej stronie tutaj tego skrzyżowania również został położony chodnik. Zdajemy sobie sprawę, że on może jeszcze nie jest w całości, ale małymi etapami, jak tylko się będzie udawało, więc będziemy realizować te inwestycje. A skąd pozyskano środki? No, środki to są nasze, to są środki, które są zaoszczędzone z dróg. Pani redaktor, niektóre myślę, że już teraz nie będzie możliwości takiej, jak było poprzednio, gdyż wykonawcy i wykonanie drogi strasznie zdrożało. Jeżeli zakładaliśmy i mieliśmy kosztorysy na odpowiednią kwotę, nieraz się nam udawało, że wykonawca dał nam mniejszą kwotę, jak był kosztorys, więc te środki mogliśmy przeznaczać na takie mniej, drobniejsze remonty, tak jak jest tutaj, co jesteśmy. Bardzo się cieszymy, to jest sanktuarium. Pan starosta pięknie powiedział, że chodnik łączy jeden parking z drugim. A sanktuarium to jest miejsce, które łączy wszystkich tutaj mieszkańców rejonu sieradzkiego, wszak tu księżna sieradzka. A przed nami odpust, więc w tym roku taki piękny prezent Matka Boża będzie szczególnie witała pielgrzymów. Inwestycja kosztowała około 13 tysięcy złotych, a wykonawcą był Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu, to robimy bardzo dużo i w każdej gminie, w każdej miejscowości praktycznie, czy to element chodnika, czy to przejście dla pieszych, czy to jakiegoś spowalniacza, czy innych rzeczy, które poprawiają bezpieczeństwo, jest realizowanych. Natomiast ja tylko uzupełnię tutaj przedmówców, że ten chodnik nie tylko, jeśli chodzi o sam wygląd właśnie i jakąś taką estetykę miejsca, jak najbardziej, natomiast przede wszystkim bezpieczeństwo, bo w czasie takiego odpustu czy innych uroczystości parafialnych, tu jest bardzo dużo przede wszystkim pieszych, którzy uczęszczają właśnie po chodniku. Remonty drogowe prowadzone przez powiat w Harupii Małej trwają już od jakiegoś czasu, a w planach są kolejne. Z powodu nawałnic przechodzących ostatnio przez Pomorze poszkodowanych zostało wiele gospodarstw. Pomoc dla potrzebujących płynie z całej Polski, również z Sieradza. Sojusz Lewicy Demokratycznej w Sieradzu zorganizował zbiórkę darów dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic w powiecie chojnickim na Pomorzu. Jako Sojusz Lewicy Demokratycznej postanowiliśmy się włączyć w tą akcję pomocy dla ludzi poszkodowanych w tych nawałnicach. Uzbieraliśmy trochę środków, uzbieraliśmy trochę materiałów, kilku sponsorów. To są produkty naszej ziemi tutaj sieradzkiej, czyli wiadomo co nasza ziemia tutaj z czego słynie, czyli ziemniaki, cebula, produkty spożywcze. Oprócz tego wieziemy również trochę chemii. Duży producent z województwa wielkopolskiego zaoferował się, że zawiezie transport już bezpośrednio tam na miejsce, czyli jutro rano się spodziewamy tego transportu. Dlatego też między innymi jedziemy dzisiaj, żeby to skoordynować. Pomagamy powiatowi głównie chojnickiemu. No, trzeba tym ludziom pomóc, bo my po prostu pomagamy, a nie mówimy, że będziemy pomagać. Jest to, myślę, ważna pomoc. Może nie jest to aż tak materialnie duża, ale samo wsparcie, sama świadomość tego, że ludzie myślą, że pomagają, a tych akcji jest sporo i życzymy, aby wszyscy, którzy chcą pomóc, włączali się do wszelkich akcji tego typu wspierających pomoc dla tych ludzi poszkodowanych tą tragedią, która się wydarzyła 2 tygodnie temu. Dla ofiar nawałnic każda, nawet najmniejsza pomoc jest szczególnie ważna i potrzebna. W Łaskiej Kolegiacie przez cały lipiec i sierpień odbywały się koncerty. Mieszkańcy przez okres wakacyjny mogli wsłuchiwać się w przepiękne dźwięki muzyki. Parafia Niepokalonego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku w okresie wakacyjnym zorganizowała 9 koncertów, które razem tworzyły pierwszy festiwal pod nazwą Muzyka w XVI-wiecznej Kolegiacie. Koncerty cieszyły się dużą popularnością, czego dowodem były tłumy łaskowian, które wypełniały świątynię. Chcemy we wnętrzu tej pięknej świątyni odnowionej, odrewitalizowanej. Chcemy, żeby odradzało się życie, nie tylko religijne, ale także i kulturalne. Dlatego zapraszamy różnych przedstawicieli sztuki i kultury. To są wykonawcy, których gościliśmy przez 9 kolejnych niedziel w okresie wakacji, ale także w ciągu roku. Mamy tutaj wiele różnych imprez kulturalnych, zarówno są to koncerty w
festiwale jeszcze inne, jak i spotkania z ciekawymi autorami różnych książek. Są to spotkania autorskie. Prezentujemy różne wystawy malarskie, fotograficzne i nie tylko. Zapraszamy podróżników. Wiele jest różnych ciekawych imprez. Inicjatorem wydarzenia było Centrum Idei ku Humanizmowi, działające w Łaskiej Kolegiacie przy współpracy z Agencją Artystyczną KODA z Łodzi. Głównym celem festiwalu, który za rok będzie miał swoją drugą edycję, było przybliżenie mieszkańcom dzieł muzycznych związanych zarówno ze sferą sakrum, jak i profaną. Zapraszamy już w tej chwili za rok. W lipcu i w sierpniu planujemy zapraszać kolejnych artystów z ciekawą, różnorodną muzyką. Myślę, że będzie równie ciekawie, a jeśli festiwal będzie się rozwijał, jeśli będą przyjeżdżali tutaj ludzie nie tylko z Łasku czy z okolicy, ale także szerzej, będziemy myśleli o zapraszaniu także artystów z zagranicy, artystów rangi światowej. W minioną niedzielę odbył się ostatni, 9. koncert pod nazwą Koncert Trzech Sopranów, w trakcie którego wystąpiły 3 śpiewaczki: Anna Kutkowska-Kas, Dorota Wójcik i Danuta Dudzińska oraz fortepianista Adam Maniak. Po raz kolejny odbyło się spotkanie gospodarcze miast partnerskich. To okazja do wymiany wspólnych doświadczeń oraz do nawiązywania współpracy. Kulminacyjnym momentem spotkania była premiera uniejowskiego ogórka termalnego. W Uniejowie po raz drugi miała miejsce misja gospodarcza. Spotkanie odbyło się z udziałem miast partnerskich w ramach projektu promocji gospodarczej regionu łódzkiego. W panelu wzięli udział przedstawiciele z Gruzji, Białorusi, Łotwy, Węgier, Ukrainy, Rosji oraz Polski. Ja przyjechała już nie pierwszy raz w Uniejowie. Jesteśmy tutaj nie pierwszy raz. Współpraca z Uniejowa zaczęła się podczas mojej pracy w zastępstwie burmistrza miasta Gorki. Po prawdzie ściągnęła nas tu wspólnota przedstawienia zdrowego trybu życia. W Uniejowie, tak samo jak u nas, dba się o to, by ludzie byli zdrowi. Od 3 lat przyjeżdżamy do Uniejowa, teraz przyjeżdża cała moja rodzina. Po dzisiejszej rozmowie chcieliśmy z nowo poznanymi ludźmi nakłonić wszystkich do zdrowego trybu życia oraz do odwiedzenia miasta Gorki. Do Uniejowa jedzie się nie ze względu na termy, a sprzyjających dobrych ludzi, z którymi współpracujemy. Przyjeżdża się też dla burmistrza i dla wszystkich, z którymi się przyjaźnimy. Sprzyjająca atmosfera, którą ciężko znaleźć gdzie indziej, i na pewno ciągle rosnąca liczba przyjaciół. To też nas tu ściąga. Dziś również zagościł nasz narodowy zespół muzyczny piosenki białoruskiej. Tak jak mówiłam, głównie przyjeżdża się tu dla cudownych ludzi i przyjaciół, choć i termy są wspaniałe. To termy super, to już wszyscy znają. A ja przedstawiam. Reprezentuję Uniwersytet w Wołokołamsku, w którym zajmujemy się rozwojem dzieci. Uważam, że państwo i władza, które zajmują się rozwojem dzieci, stwarza bardzo dobre perspektywy dla rozwoju w przyszłości. Bardzo zainteresowała mnie firma braci Urbanek, która produkuje różnego rodzaju kwaszonki i mam nadzieję na nawiązanie jakiejś współpracy w tym zakresie. Trudnika, który zajmuje się именно пищевыми разработками. Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz inwestorzy z zagranicy zaprezentowali walory turystyczne miejscowości, z których przybyli. Omawiali także przykłady dotychczasowej współpracy z Uniejowem. Na spotkaniu głos zabrali także przedstawiciele lokalnych firm współpracujących z gospodarzem konferencji. Po panelu prezentacji gospodarczych odbyła się konferencja prasowa poświęcona ogórkom termalnym z Uniejowa. Jest to pierwszy lokalny produkt spożywczy na bazie wody geotermalnej. W tym roku do współpracy zaproszono partnera biznesowego, firmę bracia Urbanek z Łowicza, która podjęła się produkcji ogórków kiszonych na wodzie mineralnej ze źródeł geotermalnych z Uniejowa według receptur opracowanych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ogórek termalny wyprodukowany w Łowiczu na wodzie z Uniejowa, myślę, że duże przedsięwzięcie. Produkt jest zastrzeżony, tak, jest chroniony patentem. Receptura, tak jak Państwo słyszeliście, wypracowana przez 2 lata przez Instytut w Skierniewicach.
My podjęliśmy się współpracy i na dzisiaj mamy produkt gotowy, produkt, który jest naturalnym probiotykiem, probiotykiem, który jest również zdrowy z tego punktu widzenia, że jest bogaty w sód, magnez, jod. Również z tego powodu, że dzięki wodzie z Uniejowa byliśmy w stanie ograniczyć dodatek soli do 2%, nawet poniżej 2%. Gdzie ten produkt możemy dostać? Produkt będzie na tym etapie dystrybuowany w obiektach tutaj w Uniejowie. Termy uniejowskie, hotele, również szkoły będą naszymi klientami, szkoły, przedszkola. Mamy taką umowę tutaj z samorządem, że Ogórkowa będzie regularnie co 10 dni. Także na razie dystrybucja regionalna, to jest produkt regionalny. Jeżeli będzie dużym sukcesem rzeczywiście i będzie zapotrzebowanie, wtedy będziemy rozwijać inne kanały dystrybucji. Ogórek termalny z Uniejowa to efekt udanej współpracy samorządu, nauki i biznesu. Liczymy, że produkt przyjmie się na rynku i produkcja będzie się rozwijać w kolejnych latach. W dzisiejszym programie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Uwaga! Hurtownia Elektryk zaprasza na promocję. Tylko teraz świetlówka LED 18 W w cenie 14,99. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 65. Hurtownia Elektryk. 25 lat tradycji. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym postanowiliśmy odwiedzić z kamerą kilka placówek i sprawdzić, jak idą przygotowania. Zapraszamy do obejrzenia programu Nasze Sprawy. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Miejsce nieprzypadkowe. Jestem przed największą szkołą podstawową numer 10 w Sieradzu. A to niestety oznacza, że powoli kończą się wakacje. Stąd mój gość, prezydent Sieradza, pan Paweł Osiewała, z którym chciałbym porozmawiać o tym, jak nasze miasto przygotowane jest do rozpoczęcia roku szkolnego w świetle ustawy o reformie oświaty. Witam serdecznie Państwa, witam pana redaktora. Sieradz jako jeden z pierwszych samorządów już wiosną bieżącego roku podejmował uchwały dotyczące zmiany sieci placówek. Jak pewnie wszystkim wiadomo, również dzięki Państwa uprzejmości, Sieradz włączył gimnazja numer 1, 2 i 3 w sieć placówek
szkół podstawowych, czyli do szkoły podstawowej nr 10 jest przyłączone gimnazjum nr 1, do szkoły podstawowej nr 4 gimnazjum nr 3 oraz szkoła nr 1 stała się dzisiaj macierzystą jednostką dla gimnazjum nr 2. Sieradz jest dobrze przygotowany do przyjęcia uczniów. Pewnie nie będzie to żadnym pocieszeniem dla tych, którzy za chwilę kończą wakacje, czyli dla naszej kochanej młodzieży. Procesy te, które organizacyjne, które miały przebiegać, przebiegają bardzo sprawnie. Zostały złożone w miesiącach poprzednich pierwsze arkusze organizacyjne jednostek już z uwzględnieniem włączenia gimnazjów do szkół podstawowych. Te arkusze będą oczywiście ulegały zmianom, dlatego że życie jest bardzo dynamiczne, szczególnie to życie oświatowe w ostatnim czasie, ale to będą już dosłownie kosmetyczne przesunięcia w ramach poszczególnych placówek. Tutaj chciałbym powiedzieć i zapewnić mieszkańców Sierada, że wszystkie placówki będą przygotowane na 100% do przyjęcia dzieci. Kilkaset tysięcy złotych przeznaczonych na remonty i odnowienie sal, ale również i 100 kilkadziesiąt tysięcy na inwestycje w naszych placówkach oświatowych. To jest skala, którą w bieżącym roku zrealizujemy. Myślę, że na ocenę, panie prezydencie, reformy oświaty i jak to się układa w całym kraju i nie tylko w Sieradzu, jeszcze przyjdzie czas, może za rok, może za dwa, czy to rzeczywiście funkcjonuje i czy to do końca było potrzebne, bo zdania w tym względzie są bardzo podzielone. Zapewniam tutaj, że wszyscy od tych najmłodszych sześciolatków, ale również i ci najstarsi, piętnastolatkowie będą bezpieczni, w naprawdę bardzo dobrych warunkach, mogli podnosić swoje umiejętności, korzystać z naszych szkół. Jesteśmy do tego przygotowani. Sporo dyskusji i konsultacji przed wprowadzeniem ustawy o reformie oświaty tutaj w naszych warunkach. Spotykaliście się Państwo z nauczycielami, dyskutowaliście, jak to zrobić, żeby ponieść, jak kolokwialnie można było powiedzieć, najmniejsze straty. No, staraliśmy się zapewnić wszystkim te miejsca pracy. Tak jak wspomniałem panu redaktorowi i również tutaj mieszkańcom za Państwa pośrednictwem, te prace jeszcze trwają. Tak? Chciałbym z tego miejsca również powiedzieć, że reforma oświaty trudna bardzo i organizacyjnie i logistycznie, ale przyznam się szczerze, że w Sieradzu to się odbędzie bardzo niedużym kosztem nauczycieli. Duża część tych, którzy już nabyli prawa emerytalne albo tych nauczycieli, którzy weszli w wiek, który pozwalał im korzystać ze świadczenia kompensacyjnego, takie decyzje podjęły. Tutaj głównie chodzi o nauczycieli szkół gimnazjalnych, bo to jest tak naprawdę największy problem ze względu na to, że jeden rocznik tak naprawdę z gimnazjum wychodzi i staraliśmy się przenosić w ten sposób nauczycieli, aby mieli zatrudnienie w szkołach podstawowych. Prawdą jest również to, że nauczyciele będą musieli być bardziej mobilni, dlatego że chociażby w przypadku gimnazjów, czy numer 3, czy numer 2, te zajęcia będą się odbywały w różnych budynkach. Szkoły są pod nazwą szkoły podstawowej numer 1, czy szkoły podstawowej numer 4, ale to będzie w dwóch obiektach i ta mobilność nauczycieli będzie wymagana. Ale najważniejsze jest to, że w zdecydowanej większości ci pracownicy, którzy pracowali, będą mogli 1 września tą pracę podjąć dalej. Jesteśmy gotowi do roku szkolnego 2017-2018 i czekamy na naszych uczniów z niecierpliwością w naszych szkołach. Szanowni Państwo, jesteśmy w szkole podstawowej numer 1. Stąd mój miły gość, pani Beata Adamiak, dyrektor szkoły. Dzień dobry. Pani Beatko, może zacznijmy od tych najważniejszych zmian, które miały miejsce. Mówię tutaj o zmianach organizacyjnych. 1 września nasza szkoła będzie 8-klasową szkołą podstawową numer 1 w Sieradzu, która tak naprawdę będzie funkcjonowała w dwóch budynkach. W budynku przy ulicy Kościuszki 14 będą miały zajęcia dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas 1-6. Natomiast
w drugim naszym budynku przy ulicy Rycerskiej będą klasy siódme, a także klasy drugie i trzecie oddziałów gimnazjalnych. Także rzeczywiście jest to zmiana dla nas, ale też dzięki temu, że mamy dwa budynki, to tak naprawdę rozłożą nam się dzieci między te dwie placówki i tak naprawdę łatwiej było nam ułożyć plan. Jeżeli mówimy o tym rozkładaniu dzieci, to proszę mi powiedzieć, ile dzieciaszków 4 września rozpocznie naukę w tych obiektach? Na razie jeszcze dzieci dochodzą, co niektóre się przeprowadzają, ale ponad 550 dzieciaczków na pewno będzie w naszej szkole. Zapytam może o te sowy, które nam towarzyszą na tej ścianie za nami, bo myślę, że widzowie zastanawiają się, dlaczego akurat wybraliśmy taką scenografię. A to jest chyba nowa pracownia, prawda? Tak, podczas wakacji udało nam się przygotować salę radosnej twórczości dziecka. Jest to taka sala, gdzie będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, a także częściowo zajęcia z języka angielskiego, ponieważ jest to również pracownia językowa wyposażona w laptopy, także rzeczywiście na pewno ciekawe zajęcia będą. To nie jest jedyna pracownia, która została wyremontowana. W budynku szkoły udało nam się jeszcze pomalować salę historyczną. Częściowo pomalować świetlice, toalety, ale też na pewno wszystkich uczniów zachwyci korytarz na pierwszym piętrze, który został rzeczywiście całościowo wremontowany. Jest tam tynk strukturalny, inna kolorystyka w ogóle ścian, także na pewno będzie to też miłe zaskoczenie dla uczniów. Także tak naprawdę szkoła wewnątrz budynku jest już przygotowana na przyjęcie dzieci w dniu 4 września w tym roku. Podobnie zresztą też jest w naszym drugim budynku. Na zewnątrz trwają jeszcze małe prace remontowe związane z przebudową kanalizacji, ale mam nadzieję, że zgodnie z planem do końca tygodnia uda nam się wszystkie prace zakończyć i w poniedziałek będziemy gotowi. Jak wygląda sytuacja w tej chwili z podręcznikami? Czy 4 września uczniowie będą mieli podręczniki? I proszę mi powiedzieć, czy nauczyciele mieli okazję już do tych podręczników zajrzeć? Znaczy się, nauczyciele na pewno, kiedy wybierali podręczniki, musieli do nich zajrzeć, żeby ewentualnie sprawdzić, jaka jest zawartość tego podręcznika, ale w naszej szkole podręczniki zostały wybierane i już tak naprawdę, bodajże od połowy sierpnia, sukcesywnie spływają, także pani bibliotekarka już ma co robić, ponieważ przyjmuje te książki do biblioteki i mam nadzieję, że też do końca tego tygodnia pozostałe podręczniki dojdą i będziemy mogli już sukcesywnie wydawać książeczki dzieciom od 4 września. Mówi pani dyrektor o wydawaniu książeczek, w związku z tym te książki będą bezpłatne. Znaczy się teraz tak naprawdę już wszyscy uczniowie otrzymają darmowe podręczniki. Rodzice kupują wyłącznie, oczywiście jeśli jest taka potrzeba, książkę do religii. Pozostałe książeczki dzieci otrzymają i tylko prośba o to, żeby o nie dbali, ponieważ kolejne roczniki też będą z tych podręczników korzystać. I czy wyposażenie pracowni również jest takie, które będzie spełniało oczekiwania, no i wymagania tych najmniejszych uczniów? W naszym budynku będą dzieci młodsze, więc tak naprawdę szkoła naprawdę jest bardzo dobrze wyposażona, ponieważ kupujemy tak naprawdę cały czas różnego rodzaju pomocy dydaktyczne. W tym roku też realizujemy ogromny projekt unijny, Poszerzamy Horyzonty i w ramach tego projektu naprawdę rewelacyjne pomoce dydaktyczne pozyskaliśmy i od września uczniowie już będą z tych pomocy korzystali. Natomiast w drugim naszym już budynku od 1 września również są naprawdę fantastycznie wyposażone pracownie. Tam również jest realizowany projekt unijny, spływały kolejne pomoce, także tutaj na pewno nie będzie problemu z tym, żeby nauczyciel, nawet ten, który będzie uczył fizyki czy chemii, takich nowych dla szkoły podstawowej przedmiotów, żeby nie miał tak naprawdę z czego korzystać. Pani dyrektor, jesteśmy dalej w szkole podstawowej numer 1, ale w oddziale przedszkolnym. Zgadza się. Jest to sala, w której tak naprawdę na co dzień przebywają dzieci z oddziału przedszkolnego. Dzieci rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:30, ale tym różnimy się od przedszkola, że tak naprawdę rodzic przyprowadza dziecko do świetlicy, jeśli oczywiście ma takie życzenie. Od godziny 7 do 16:30 dzieci mogą, tak samo jak inni uczniowie, być w świetlicy. Także rzeczywiście, jeśli rodzice pracują, mają możliwość taką, żeby zostawić dziecko w placówce dłużej i ktoś tak naprawdę się tym dzieckiem opiekuje. Dzieciaki jedzą przyniesione z sobą drugie śniadanko w stołówce szkolnej. Tam panie przygotowują im herbatkę, natomiast później mają możliwość zjedzenia obiadu w stołówce szkolnej.
Od kiedy taki eksperyment tutaj u Was w szkole funkcjonuje? Właściwie po raz czwarty będziemy mieli oddział przedszkolny i słuchając tak naprawdę rodziców, można stwierdzić, że tak naprawdę są zadowoleni z tego, że jednak dzieciaki już jakby prędzej zaaklimatyzują się w szkole, później łatwiej jest im przejść do klasy pierwszej. Tym bardziej, że tak naprawdę wszędzie też mają blisko. Obok zaraz jest toaleta, piętro niżej stołówka, także rzeczywiście wszystko jest też do nich dostosowane. Proszę powiedzieć, czy te zmiany organizacyjne wynikające z wprowadzenia ustawy o reformie oświaty miały wpływ również na obsadę i kadrę, jaką pani posiada w placówce? Znaczy u nas akurat też chyba no, takimi jesteśmy trochę szczęśliwcami, że nikt nie stracił pracy ze względu na łączenie się placówek czy też liczbę godzin. Wszyscy tak naprawdę pracownicy, którzy nie musieli jeszcze ewentualnie odejść na emeryturę, pracują i na pewno będą mieli etaty. Szanowni Państwo, w tej chwili jesteśmy w przedszkolu numer 3. Mój gość, dyrektor przedszkola, pani Agnieszka Nastarowicz. Rok szkolny z zapasem. Czy jesteście już przygotowani do rozpoczęcia roku i do przyjęcia dzieci do przedszkola i żłobka? Jesteśmy przygotowani do przyjęcia dzieci w roku na nowy rok szkolny, zarówno w przedszkolu, jak i w żłobku. W tym roku wykonaliśmy wiele prac remontowych. Jednym z nich było założenie nowych schodów zewnętrznych we wszystkich wejściach. Poza tym pomalowaliśmy wszystkie sale dydaktyczne, a także zmodernizowaliśmy kolejne sale i dzięki temu powstała nowa grupa. A propos tej grupy, proszę mi powiedzieć, bo wiem, że będziecie mieli w tym roku szkolne troszeczkę więcej dzieciaków. Ze względu na tą grupę, ile łącznie dzieci będzie miało przyjemność przebywać w waszym przedszkolu i żłobku w tym roku? Wszystkich dzieci w przedszkolu będzie 147, natomiast w żłobku 34. Czy ze strony rodziców wszystkie formalności są już dopełnione, czy jeszcze rodzice powinni o czymś przed rozpoczęciem roku wiedzieć? To, co rodzice powinni wiedzieć, zrobiliśmy zebranie i zostali poinformowani. Rodzice dopełnili wszystkie formalności, także od 1 września zaczynamy przyjmować dzieci. W rozmowie z panią naczelnik dowiedziałem się, że sporo pieniążków systematycznie co roku przeznaczanych jest na bieżące remonty, naprawy i rewitalizację obiektów podległych miastu. I tak się stało, tak jak pani powiedziała, u was. Nie będę pytał o szczegóły, ale te remonty w jakiej kwocie mieliście okazję przeprowadzić? W tym roku w przedszkolu przeprowadziliśmy remonty na kwotę około 36 tysięcy razem z modernizacją nowej grupy. Czyli można było, tak jak Państwo widzicie, odświeżyć ściany, prawda, te schody i wiele innych rzeczy, które są. Wyposażyć też grupy przedszkolne, bo to nie tylko ściany, ale oczywiście i zabawki i pomoce dydaktyczne. No to może zapytam, co się Państwu w ramach tych środków udało z tych pomocy dydaktycznych niezbędnych do codziennej pracy zakupić? Sprzęt audiowizualny, wiele kącików, poza tym była zabudowa kaloryferów, poza tym doposażyliśmy salę w nowe dywany, także na pewno się rodzice ucieszą razem z dziećmi. Proszę Państwa, przedszkole jest w tym roku bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci. Wszystkie sale w zasadzie zostały odnowione, zakupione dywany, wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. Szanowni Państwo, tym razem jesteśmy w przedszkolu numer 5 przy ulicy Jana Pawła II. Mój gość, pani Agata Owczarek. Miło mi. Pani dyrektor, zwiedziliśmy już kilka placówek w dzisiejszej podróży. Chcielibyśmy po prostu mieszkańcom naszego miasta pokazać, czy te placówki w sposób właściwy przygotowane są do roku szkolnego. W związku z tym nasza obecność również u pani i w przedszkolu. I zacznijmy może od inwestycji długo oczekiwanych, bo jeszcze nie zdążyliśmy dobrze wejść, a już pani mówiła o chodniku. Tak, mogę powiedzieć, że teren przedszkolny zaplanowany był do remontu w takich dwóch etapach. Pierwszy etap otrzymałam środki finansowe na ogrodzenie w 2016 roku, pod koniec roku, gdzie tutaj potem może Państwo pokażą. I w tym roku otrzymałam z Urzędu Miasta środki finansowe na zrobienie parkingu, chodnika i opaski wokół przedszkola. Nie ukrywam, że bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ starałam się o te środki kilka lat. I w tym roku pan prezydent przychylił się do mojej prośby i udzielił wsparcia
w kwocie 55 tysięcy złotych. 4 września początek roku szkolnego, ale w piątek, ten, który teraz będzie, macie jeszcze dzień otwarty, czyli spotkanie z dziećmi, z rodzicami, załatwianie pozostałych do załatwienia jeszcze formalności. Proszę mi powiedzieć, ile dzieci do Państwa przedszkola przyjdzie po raz pierwszy, a ile dzieciaszków będziecie mieli w ogóle w ciągu roku? Po raz pierwszy tak naprawdę dzieci 3-letnie przyjęliśmy w tym roku 24. 6-latków 7, 4-latka 1. Łącznie 34 dzieci, które przyjdą po raz pierwszy. Dziś właśnie mamy dzień też otwarty dla dzieci 3-letnich. Jutro jest też dzień. Dzieci będą przebywały u nas 2 godziny w przedszkolu. A w piątek zapraszamy już wszystkie dzieci od rana na cały dzień do wspólnych zabaw. Sale mamy przygotowane. Obsługa w pełni gotowa, nauczyciele też już są. Na zakończenie widzę, że dla dzieci przygotowaliście również nowe zabawki na placu zabaw. Nie tylko wewnątrz, nie tylko chodnik, ale i również widzę, że plac zabaw trochę ładniej wygląda. Tak, w tym roku dostaliśmy wsparcie od Rady Rodziców. Jestem im bardzo wdzięczna, bo to gniazdo, które wiele składaliśmy przez 2 lata na to pieniążki, ponieważ to też nie jest mała kwota, bo około 6 tysięcy. Te zabawki są bardzo drogie. W tym roku rodzice przeznaczyli na to i mamy nową huśtawkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego rozpoczęcia roku szkolnego. Ja również dziękuję bardzo i zapraszam wszystkie dzieci od 1 września do naszego przedszkola. Kolejny nasz gość, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, pani Jadwiga Maciejewska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Pani Jadwigo, jesteśmy przed szkołą podstawową numer 1, jeszcze jest cisza i spokój, ale 4 września zrobi się głośno, rozpocznie się nowy rok szkolny. Nie ukrywam, że ten okres wydaje się, że dosyć intensywny był również dla Państwa jako i dla Pani jako naczelnika Wydziału Oświaty. Bardzo dużo pracy. Czy udało się pokonać wszystkie trudności, we właściwy sposób przygotować placówki do 4 września i do rozpoczęcia roku szkolnego? Istotnie bardzo taki trudny i wymagający ogromnego zaangażowania okres. To była taka praca, której nie do końca można było się przyglądać, dlatego że wiele zadań trzeba było wykonać takich legislacyjnych, ale z tym wszystkim się uporaliśmy, wszystko na czas zostało przyjęte, wszystkie dokumenty, żeby można było uruchomić placówki we właściwej strukturze organizacyjnej, która ma funkcjonować właśnie od 1 września. Także udało się. A drugim takim aspektem, jeśli mówimy o przygotowaniu placówek, no to jest ta strona techniczna. I no też mogę z satysfakcją powiedzieć, że mimo takiego nawału różnych zajęć właśnie takich organizacyjnych, także zadbaliśmy i wszystko to, co zostało zaplanowane, zostało wykonane, jeśli chodzi o właśnie o remonty, inwestycje, tak żeby placówki były nie tylko bezpieczne, ale także i piękne. Nie będę dopytywał o szczegóły remontów inwestycji, bo od wielu lat już tutaj staracie się na oświatę i na placówki Wam podległe przeznaczać określone środki, z czego jesteście najbardziej zadowoleni, bo przypomnę tylko, że wydaliście w sumie w tym roku ponad 650 tysięcy złotych na bieżące sprawy. Istotnie ten okres wakacyjny wykorzystaliśmy na to, żeby przygotować się w pełnym zakresie do nowych zadań. Między innymi zadbaliśmy o to, żeby były właściwie przygotowane i wyposażone pracownie, te, które są niezbędne do edukacji w klasach starszych szkoły podstawowej, czyli myślę tu w tym roku o klasach 7, a w przyszłym roku o 8. Co jeszcze? No oczywiście wciąż wspominamy i mówimy o hali, czy też sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej numer 8. Tam już w pełnym zakresie będzie wykorzystany ten obiekt, łącznie z tymi nowymi salami dydaktycznymi, które powstały. Także piękna placówka, pięknie przygotowana, wspaniałe pomoce dydaktyczne, zresztą nie tylko w tej, ale w każdej innej. Także w naszych placówkach doszło do adaptacji pomieszczeń po pracownikach, tak to określę, administracji, którzy zostali ulokowani w byłym gimnazjum numer 2, bo też tutaj warto wspomnieć, że powstała nowa jednostka organizacyjna w Urzędzie Miasta, która obsługuje wszystkie placówki oświatowe, więc spowodowało to, że w tych placówkach, w tych szkołach, w których były ulokowane te osoby, te pomieszczenia się zwolniły i one oczywiście w pełnym zakresie zostały wykorzystane na potrzeby uczniów. Zapytam się o kadrę
nauczycielską. Proszę mi powiedzieć, bo największy problem zawsze to jest problem ewentualnych zwolnień czy innych rzeczy. Czy nasze miasto i tą kadrę nauczycielską na ten moment udało się w jakiś sposób uchronić, czy te naturalne odejścia, które miały miejsce, wystarczyły, żeby rozwiązać problem bynajmniej na tą chwilę? To był priorytetowy problem w przypadku tych zmian, które nas czekają. No i muszę powiedzieć, że w przypadku naszego miasta naprawdę zostało to no jeszcze nie sformalizowane, bo w tej chwili oczekujemy w Urzędzie Miasta na arkusze organizacyjne z poszczególnych szkół, ale naprawdę udało się to w sposób, bym powiedziała, bliski 100% zrealizować. Wielu nauczycieli, to może za duże słowo, ale nauczyciele, niektórzy skorzystali ze świadczeń kompensacyjnych, które im przysługują, czyli tak można by to w skrócie powiedzieć, troszeczkę wcześniejsza emerytura. I to spowodowało, że praktycznie nie mamy żadnych zwolnień nauczycieli, po prostu pojedyncze osoby, dwie, może trzy, a może nawet nie, które, dla których nie znalazło się miejsce, a nawet powiem więcej, że w tym pierwszym roku sięgnęliśmy po młodych nauczycieli, którzy są nam niezbędni, żeby uruchomić w pełnym zakresie i we właściwy sposób proces edukacji. Chciałem zapytać jeszcze o to, ilu uczniów 4 września w naszym mieście, w placówkach państwu podległych, rozpocznie swoją edukację i naukę. Tych uczniów, właśnie tak mogę powiedzieć, że z każdym rokiem jest mniej, jeśli chodzi o klasy pierwsze, choć też zauważam, że ten niski poziom zatrzymał się i jakby nie spada ta liczba uczniów. Oczywiście oprócz tych, którzy już są weteranami w edukacji, czyli od klasy drugiej szkoły podstawowej w górę, to już nawet nie muszę wspominać, bo oni już są zaprawieni w boju. Natomiast jeśli chodzi o klasy pierwsze, to rozpoczyna edukację 360 osób, tak w przybliżeniu oczywiście, 360 osób nowych, młodych uczniów, pierwszaczków będziemy mieli, których będziemy wdrażać do tej edukacji, która się zaczyna i będzie trwać i trwać. Wiem, że odbyła Pani niedawno spotkanie z dyrektorami wszystkich placówek i z pewnością podjęliście wszelkie istotne decyzje mające wpływ na rozpoczęcie roku szkolnego i funkcjonowanie szkół, ale chciałem zapytać o to, czy dyrektorzy planują po rozpoczęciu roku jeszcze jakieś spotkania z rodzicami, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, doinformować ich, żeby po prostu nie było jakichś tam niepokojów związanych z tym, że czegoś jeszcze nie wiedzą. Taki element jest na stałe wpisany w funkcjonowanie szkoły. Oczywiście, że tak. We wszystkich szkołach już się odbywało, część spotkań będą się odbywać. Także rodzice naprawdę, jeśli tylko będą zainteresowani, to wszystkie informacje takie, które są dla nich niezbędne, otrzymają w placówkach. Tak jak widzicie, Szanowni Państwo, myślę, że tym programem wprowadziliśmy trochę spokoju, że uspokoiliśmy naszych widzów, mieszkańców naszego miasta, bo wydaje się, że wszystko jest prawie że przygotowane. Niektóre drobne rzeczy, miejmy nadzieję, że do 4 września zostaną jeszcze zakończone. No i jeżeli Pani Naczelnik pozwoli, to przypomnijmy jeszcze uczniom i rodzicom, kiedy rok szkolny się rozpoczyna i jak wyglądają w ogóle inauguracje roku szkolnego 4 września. Właśnie 4 września rozpoczynamy. Tu już każda szkoła, każda placówka indywidualnie ustala godzinę takiego oficjalnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrektorzy wraz z Radą Pedagogiczną taki termin ustalają. I oczywiście o tym będą poinformowani nie tylko uczniowie, ale także rodzice. Wszystkich zapraszamy, żeby zobaczyli, jak będzie wyglądała edukacja w poszczególnych placówkach. No i co? No i dobrego kolejnego szczęśliwego roku szkolnego życzę wszystkim. Bardzo dziękuję za udział w programie, Pani Naczelnik. Również życzę spokojnego roku szkolnego. Mam nadzieję, że troszeczkę Pani odpocznie po tych intensywnych miesiącach ciężkiej pracy. A Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę. Tak jak Pani Naczelnik powiedziała, 4 września pamiętajcie, że rozpoczyna się rok szkolny. A teraz ostatni tydzień wakacji, w związku z tym dużo słońca. Korzystajcie z okazji, że jeszcze Wasze pociechy i Wy możecie odpoczywać. Zapraszam do oglądania kolejnych programów Nasze Sprawy. Dziękuję za uwagę. Thank you.
Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m2, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m2 ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic PoW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź! Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Bank Spółdzielczy w Sieradzu Zamkowa 2 zaprasza wszystkich przyszłych i obecnych studentów do korzystania z naszej oferty. Kredyt studencki to oferta przygotowana specjalnie dla Was. Bank Spółdzielczy w Sieradzu zaprasza również do swoich oddziałów w Murzeninie, w Wróblewie i Brzeźniu. Dzisiejszy przegląd sportowy oglądacie Państwo dzięki Bankowi Spółdzielczemu wspierającemu sport w Sieradzu i regionie sieradzkim oraz firmie Okna Konieczny. W przeglądzie sportowym przygotowaliśmy dla Państwa remis Warty Sieradz z Legią 2 Warszawa. Mimo to, że pływaliśmy na oparach, to jeszcze mieliśmy 3 dobre sytuacje. GKS Orkan Buczek, Pilica Przedbusz. Powiedzieliśmy sobie parę słów szatni. Pierwsza porażka Orkanu w czwartej lidze. Za nami mecz zakończony remisem. Warta Sieradz zagrała na własnym boisku z Legią 2 Warszawa. Spotkanie Warty Sieradz i Legii 2 Warszawa rozpoczęło się uroczystym wręczeniem pucharu za awans Warty Sieradz do trzeciej ligi. Tego wyróżnienia dokonał prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam Kaźmierczak. Już od drugiej minuty meczu nie przebierano w emocjach. Rzut rożny i strzał z daleka Łukasza Mitka i przyjęcie przez Jakuba Szumskiego. W czwartej minucie idealna pozycja, choć nieczyste zagranie Marcina Kobierskiego zaprzepaściło szansę na pierwszą bramkę. W 36 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Legii. Piłkę wybił prosto w nogę samego Grzegorz Kowalski. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy wynik. Tuż po niej wybitnej obrony bliskiego strzału Kobierskiego dokonał Jakub Szumski. 53. minuta okazała się być punktem kulminacyjnym spotkania. Oblężenie bramki gości zwieńczył Marcin Kacela, lokując piłkę w siatce. Legioniści nie dawali za wygraną. Mielcarz w 82. minucie nie obronił strzału Majewskiego po wybitnym dograniu Turzyniewskiego. Potężnymi kontratakami piłkarze podnosili temperaturę aż do końca spotkania, zakończonego remisem 1-1. A co o spotkaniu mówili sami zawodnicy? Przed samym meczem, jak sobie zrobiliśmy jakieś założenia taktyczne, to widzieliśmy, że spodziewaliśmy się wręcz tego, że oni tutaj przyjadą i patrząc po tych wynikach, które kręcili, no to oni musieli tutaj prowadzić grę. Tylko nie spodziewaliśmy się tego, tutaj Kobi miał dobrą sytuację na początku, mógł otworzyć wynik, no niestety się nie udało. To też, ale oni mieli też pierwszej sytuacji karnego, którego też nie wykorzystali. Wydaje mi się, że postawiliśmy im tutaj ciężkie warunki i na szczęście, powiem szczerze, no trzeba ten wynik uszanować i ten remis, bo naprawdę ten punkt jest dla nas mega cenny. Doping, który tutaj był, to naprawdę no coś pięknego, tak? Jeżeli by tak było na każdym meczu w Sieradzu, no to nic, tylko wychodzić, grać i walczyć na całego. Lekki niedosyt na pewno jest, ale zdajemy sobie sprawę, z kim graliśmy. Widzieliśmy, jak to spotkanie wyglądało. Przy odrobinie szczęścia byśmy skasowali 3 punkty. Niestety nie udało się. Broniliśmy się. Maciek dwoił, troił w bramce. No ale trzeba przyznać, że ostatnie 10 minut już pływaliśmy. Ale mimo to, że pływaliśmy na oparach, to jeszcze mieliśmy 3 dobre sytuacje. Więc no, trzeba się cieszyć z tego punktu mimo wszystko. Z drużyną, która ma aspiracje drugoligowe, u siebie kibice dopisali. Także myślę, że oglądali tutaj naprawdę dobry mecz. To jest nowa murawa, jest równa, położona. Fajnie się gra, mięciutko. Także ona jeszcze pewnie potrzebuje troszeczkę, żeby doszła do siebie, ale jak na tą chwilę jest super, więc trzeba się cieszyć grą i myślę, że ta murawa nam nie przeszkadzała i pokazaliśmy kilka naprawdę bardzo fajnych akcji.
O wrażeniach po meczu rozmawialiśmy z trenerem i prezesem Warty Sieradz. Patrząc na skład Legii, która przyjechała do Sieradza, już przed samym meczem wiedzieliśmy, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie, bo grało naprawdę kilku bardzo dobrych zawodników, którzy występują na co dzień w Ekstraklasie. Natomiast my uważam, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Naprawdę nie był to mecz, gdzie cofnęliśmy się do tyłu i chcieliśmy czekać tylko na kontrataki. Wręcz przeciwnie, wyszliśmy wysoko. Chcieliśmy zagrać naprawdę dobrą piłkę. Momentami nam się to udawało. Strzeliliśmy bramkę. Po bramce mieliśmy kilka sytuacji jeszcze takich naprawdę fajnych. Szkoda, że nic się nie udało strzelić. Trzeba też tutaj powiedzieć uczciwie, że Legia też miała swoje szanse, te swoje sytuacje. Strzeliła bramkę dopiero chyba w 82 minucie spotkania. Szkoda tej bramki, bo tak niewiele zostało do końca. Tak inaczej się gra przy takiej publiczności, gdzie kibice żyją tym meczem, zawodnicy się oddzięczyli dobrą grą, atmosfera była bardzo dobra. Myślę, że takie mecze tu w Sieradzu, jak ten z Wartą, jak ten, przepraszam, z Legią dzisiaj, będą tylko budowały klub, będą budowały jeszcze większą ilość kibiców na trybunach. Wróciliśmy do naszego domu, czyli na stadion przy Sportowej. Rzeczywiście dzisiaj fajny dzień, w bardzo dobrych nastrojach. Remis z faworytem rozgrywek, z bardzo mocnymi rezerwami Legii Warszawa. Uważam sportowo bardzo dobry mecz. Teraz to spotkanie takie nieformalne z tymi, którzy tą Wartę się raz budowali przez 60 lat. Cieszę się, że są tutaj ci wszyscy, którzy tworzyli historię Warty, a my mamy to dalej kontynuować i robić lepsze karty, a przynajmniej tak udane, jak do tej pory miała Warta Sieradz. Na dzień dzisiejszy to rzeczywiście puchar jest takim oczkiem na świat naszym, tak, gdzie możemy się pokazać, że rzeczywiście Warta Sieradz może być rozpoznawalna w całej Polsce. Ale nie mniej ważne są te zadania, które czekają nas w lidze. Oprócz publiczności na inauguracyjnym meczu Warty Sieradz na trybunach pojawili się też byli piłkarze i trener sieradzkiego klubu. Zostali oni zaproszeni na pomeczową uroczystość z okazji jubileuszu 60-lecia klubu. Nie spodziewałem się takiego przyjęcia i tylu znajomych, którzy czas im nie jest za trudny, bo wszyscy wyglądają tak, jak żeśmy się ostatnio rozstawali. To było już lat temu, ile nie wiem. Mnie się wydaje, że różnica była widoczna dość spora za moich czasów, jeżeli ja tak mogę to powiedzieć, to walka była praktycznie od początku do ostatniego gwizdka sędziego, a tutaj troszkę wyglądało to tak, jak gdyby zabrakło w tej końcówce trochę siły. Nie można powiedzieć, żeby zaszkodzili i to tam obronił ze dwie, trzy sytuacje takie. Które, tylko mówię, no jest wysoki chłopak, a powinien wychodzić do tych piłek na przedpolu jednak. No. Kolejny mecz Warty Sieradz już 2 września z Olimpią Zambrów. W meczu trzeciej kolejki czwartej ligi Orkan Buczek triumfował nad zespołem z Pilicy Przedbusz. Mecz Orkanu Buczek z Pilicą Przedbusz odbył się wyjątkowo w środę, jednak kibice nie zawiedli i tłumnie przybyli, aby dopingować swoją drużynę. Początek spotkania był bardzo wyrównany, jednak w 14 minucie pierwsi worek z bramkami otworzyli goście. Celnie strzelił Marcin Rakowski. Zawodnicy Orkanu od razu rzucili się do ataku i stworzyli w pierwszej połowie kilka bardzo groźnych akcji, jednak żadna nie została zakończona sukcesem. Przeszczekaliśmy tę pierwszą połowę, no bo ona była naprawdę zła w naszym wykonaniu. No nie realizowaliśmy tego, co nam trener nakreślił. I cóż, przegrywaliśmy 1-0 po pierwszej połowie, no ale powiedzieliśmy sobie parę słów w szatni. No i myślę, że na tą drugą połowę wyszliśmy bardziej zmobilizowani i przede wszystkim robiliśmy to, co nam trener nakreślił. Także no, cieszą 3 punkty, no ale wiadomo, no są momenty takie, że no słabiej wyglądamy, a są momenty, gdzie naprawdę tą piłką dobrze operujemy i dobrze nią gramy. Mi się wydaje, że więcej tych podań takich prostopadłych na wolne pole, bo no staramy się zbiegać, my ofensywni zawodnicy, mało tych piłek dostajemy, kulamy do tyłu, wiadomo, no, bezpiecznie, tak? Ale no, mamy strzelać bramki, mamy wygrywać mecze, no, trzeba ryzykować i trzeba grać do przodu. No, jak nie wyjdzie, no, to trzeba, następny musi z kolegów zasykurować i przerwać akcję, ale no, trzeba próbować. Tego będziemy na pewno się uczyć, trener na pewno wie, co ma robić na treningach i myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, wiadomo, no, krótki okres przygotowania. Także no, jeszcze no, nie jest to, czego byśmy też chcieli. Także, ale myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Początek drugiej połowy należał do gospodarzy. W 52 minucie mocny strzał Dawida Miedwiediewa i ponownie słupek. Ale akcję zamykał Łukasz Serafinowicz i bez przyjęcia skierował piłkę do siatki. 4 minuty później po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w powietrzu nie miał sobie równych Andrzej Dolot. I było już 2-1 dla Orkanu. W 84 minucie Dawid Miedwiediew zagrał prostopadłą piłkę do Piotra Burskiego, który zachował zimną krew i bez problemów ulokował piłkę w bramce. Ostatniego gola kibice ujrzeli w końcówce spotkania, a jego autorem był Adam Konieczny, który ustalił wynik na 4-1.
W meczu czwartej kolejki Orkan Buczek przegrał po raz pierwszy mecz w historycznym sezonie z Włókniarzem Zelów. Czwarta kolejka nie będzie mile wspominana przez zawodników GKS-u Orkan Buczek. W niedzielę doznali oni pierwszej porażki w pierwszym sezonie w czwartej lidze Grupy Łódzkiej. Pogromcami okazali się piłkarze Włókniarza Zelów, którzy zwyciężyli na boisku w Buczku aż 1-3. Spotkanie od samego początku wywołało sporo emocji, chociażby ze względu na prestiż meczu, który określany był derbami. Trybuny jak zawsze wypełnione były po brzegi. Mecz od pierwszego gwizdka był bardzo wyrównany. Pierwsi gola zdobyli jednak goście. W 37 minucie po szybkim kontrataku i precyzyjnym strzale zza pola karnego do siatki trafił Jakub Dregier. Gospodarze nie składali jednak broni i już 3 minuty później wyrównującą bramkę po rzucie karnym zdobył Piotr Burski. Było to jego 7 trafienie w tym sezonie. Druga połowa rozpoczęła się fatalnie dla gospodarzy, ponieważ już w 47 minucie po zamieszaniu w polu karnym piłkę do bramki skierował Maciej Danecki. Po tym trafieniu piłkarze z Buczku stracili ochotę do gry i inicjatywę przejęli goście. Przeprowadzali raz za razem ataki i w 56 minucie doprowadzili do rzutu karnego, który na gola zamienił Jakub Dregier, strzelając tym samym swoją drugą bramkę w spotkaniu. Wynik do końca meczu nie uległ zmianie. Orkan wygrywając miał duże szanse na bardzo wysokie miejsce w tabeli, jednak ostatecznie po czwartej kolejce zajmuje 9. lokatę. Liderem jest Unia Skierniewice. W dzisiejszym przeglądzie sportowym to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Dzisiejszy przegląd sportowy oglądaliście Państwo dzięki Bankowi Spółdzielczemu wspierającemu sport w Sieradzu i regionie sieradzkim oraz firmie Okna Konieczny. Okna Konieczny to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu stolarki otworowej, przesłon wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. W swojej ofercie firma posiada najwyższej jakości okna, drzwi, bramy garażowe, rolety wewnętrzne, zewnętrzne, markizy i różnego rodzaju inne typy przesłon. W skład osłon wewnętrznych wchodzą zarówno żaluzje poziome aluminiowe, które występują w trzech rozmiarach 16, 25 i 50 mm oraz żaluzje poziome drewniane, również dostępne w rozmiarach 25 i 50 mm. Kolejnymi produktami zaliczającymi się do osłon wewnętrznych oferowanymi przez Okna Konieczny są żaluzje plisowane, które charakteryzują się bogatą dostępnością tkanin. Firma oferuje również rolety, zaczynając od rolet wolno wiszących poprzez rolety w kasecie z prowadnicami. Wśród osłon zewnętrznych Okna Konieczne oferują szeroki wybór moskitier, rolet zewnętrznych, naokiennych, podtynkowych i elewacyjnych, jak również żaluzji fasadowych. Znajdujemy się na targach budownictwa i wyposażenia wewnątrz Tarbud we Wrocławiu. Jest to 30. edycja tych targów, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się tutaj na terenie Dolnego Śląska, zapoznania naszej klienteli z naszą ofertą. Zapraszamy Państwa również do naszego biura znajdującego się we Wrocławiu. Posiadamy, tak jak wspomniałem wcześniej, działamy na terenie całego kraju i posiadamy swoje biura również w Sieradzu oraz w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Starostwo Powiatowe w Sieradzu zaprasza na 8. Sieradzki Jarmark Powiatowy 10 września na Placu Wojewódzkim. Jarmark rozpocznie się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego o godzinie 10.30. Po mszy odbędzie się parada gmin i orkiestr ulicami Sieradza. Od 12.45 zapraszamy na prezentację stoisk, degustację i kiermasz artykułów spożywczych, występy artystyczne zespołów i solistów z gmin. Dla dzieci Wesołe Miasteczko, konkursy i zabawy oraz warsztaty eksperymentalne. Ponadto The Silent Show, pokaz fizyko-chemiczny, a także koncert zespołów Silent i Leila. Gwiazdą wieczoru 8. Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego będzie zespół Enej. Serdecznie zapraszamy. Niejów zyskał nową atrakcję. Termalny park linowy przy zamku oferuje atrakcje dla aktywnych, ekstremalne wyzwania i zdrową dawkę adrenaliny. Mamy
trasy mini parku, która jest dla dzieci od 3 do 13 lat i dwie trasy średnią i wysoką, z której mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Park linowy oferuje ponadto megatyrolkę przez rzekę Wartę, piekielne wahadło, wieżę startową ze ścianką wspinaczkową oraz mnóstwo pozytywnej energii. Termalny park linowy to relaks i wypoczynek nad samą rzeką Wartą. Więcej informacji na temat parku linowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.termyuniejow.pl w zakładce Termalny Park Linowy. W dzisiejszym programie to wszystko. Przypominam, że nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie www.8tvr.pl. Znaleźć nas można również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę, a na kolejny program zapraszam w piątek o godzinie 18:00. Do zobaczenia.